po raz 9 Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu gościła wioślarzy Ergo Wiosła. W konkursach indywidualnych wzięło udział wielu profesjonalistów i amatorów tego sportu. W sumie ścigano się w 15 kategoriach, a jedna z nich, junior młodszy, była rywalizacją w ramach Mistrzostw Polski. Do zawodów zgłosiło się około 400 osób. Zawody rozgrywane są jako impreza organizowana przez klub AZS AWFIS Gdańsk oraz Polski Związek. Odbywają się tutaj dwa biegi w ramach Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Zgłoszono 11 klubów i sporo sztafet uczelnianych oraz firm. Rywalizacja jest bardzo fajna, ponieważ ruch na ergometrze jest takim ruchem naturalnym i może praktycznie wykonywać to każdy. Impreza się przyjęła, wszyscy są zadowoleni, coraz więcej mamy ludzi. W tej chwili przyjechali ludzie nawet z Wrocławia, więc z drugiego końca Polski. Impreza cieszy się dużą popularnością. Ja uważam mój wynik, znaczy jestem zadowolona z mojego wyniku. Zrobiłam życiówkę, myślałam, że będzie mi się jechało ciężko, bo wczoraj miałam lekkie problemy ze zdrowiem, ale na szczęście bieg odbył się. Zrobiłam życiówkę, także jest okej. Ja również zrobiłam życiówkę. Jest to okres, w którym nie jesteśmy w swojej szczytowej formie, jakimś gazie, a wszystkie najechałyśmy życiówki i bardzo dobrze się jechało, nie było żadnego kryzysu. No, organizacja, były na początku lekkie problemy ze startem, ale wszystko przebiegło pomyślnie.